Dzięki twojej magii płyniemy o wiele szybciej niż planowałam. Nie doceniasz mojego statku, Lajek. To najszybsza łajba na morzu. Chciałam zapytać o twój kompas. Słuchaj. Jakiego kompasu używasz? To normalny kompas spirytualny. Korzystamy z niego, kiedy nie nafiguje nawet dla gwiazd czy słońca. Co to jest kompas spirytualny? Zapominam, że nie znasz się na morzu. Kompas spirytualny zawsze wskazuje na północny biegun magiczny. Dlatego służy nam do wyznaczania kierunków świata. Jego wskazania są bardzo precyzyjne, chyba że działa na niego jakieś silne źródło magii. Dzięki. To wszystko, co chciałam wiedzieć. Mam nadzieję, że ta wiedza cię wzbogaciła. Ubogaciła. Zbogaciła. Ubogaciła. O Jezus. Kiedy dotrzemy na Alezję? Jeśli wiatr się utrzyma, to jutro przed zachodem słońca. Jak szybko można płynąć po morzu? Nie wiem. O Jezus. Kiedyś słyszałam o statku, który tak się rozpędził, że wzbił się w powietrze i zniknął w chmurach. Od czasu do czasu żeglarze widują go na niebie. Podobno to zły omen. To latający Holender, prawda? Nie. Mówią na to pech. O, super. Tylko nie zbaczaj z kursu. Nie martw się, Abril. Chcesz coś pogadać? Ojej. To kapitan Nebelaj. Kapitanie? O co chodzi? No nie, pogadać chcę, co nie można. Można rozmawiać, ojej. Masz jakieś szanty? Dziękować Dżalowi nie znam ani jednej. Nawet hejka, kolejkę dalej. Ej, o kielichy, zjeźdźmy, co zrobi doskonale męskich opowieści. Hej, ho. Powiesiłaby mnie z radości na najwyższej rejonie. Dobre. Tak, szanty, dawaj, nie śpiewać. Chciałbyś się nauczyć jakiejś szanty? No dawaj, no. Nie, prawdę mówiąc, nic mnie tak nie odrzuca jak śpiewanie szant. Wolałbym wetknąć głowę w tyłek Elguanowi, który właśnie nażarł się grochówki i zapalić tam pochodnie. Ale ja mam nastrój na szanty. A ja mam ochotę, żeby kogoś przeciągnąć pod kilę. Kiedy dotrzemy do Alezji? Super. Powinniśmy tam dopłynąć jutro wieczorem. Chyba że pogoda się pogorszy. A może się pogorszyć? No cóż. Jak mówią doświadczeni żeglarze, pogoda to dziwna rzecz i nigdy nie wiesz, czego się po niej spodziewać. Ale nie, na razie nie będzie sztormu, bo nos by mnie swędził. A, nos i pogoda, super, czyli to 100. Co ma twój nos wspólnego z pogodą? A, to długa historia. To po prostu zwykła taka tam historia. Możesz mi wierzyć na słowo, to wszystko. Ale ja chciałabym ją usłyszeć. Czemu? Bo to na pewno prawdziwa morska opowieść. Pełna wspaniałych przygód i przed śmiercią w paszczy morskiego potwora. Daj spokój. Po prostu miałem wypadek z nożyczkami przy wycinaniu włosów w nosie. I od tego czasu mój nos zaczyna swędzieć, kiedy pogoda ma się zmienić. No tak. Przy wycinaniu włosów w nosie trzeba uważać. Teraz już wiem. A więc twój nos swędzi, kiedy zapowiada się pogorszenie pogody. Otóż to. I to porządnie, jakby Modzial chciał mi go rozsadzić. Dziękuję, kapitanie. Wystarczy samo kapitanie. Zapamiętaj to sobie. Nie próbuj udawać wilka morskiego, dobra? Ja tylko próbuję się dostosować. Szanse, że dopasujesz się do nas, są tak duże, jak prawdopodobieństwo, że wyrośnie ci druga głowa. Wyjdziesz za mnie i przeniesiesz się do Korazan, żeby zacząć handlować glinianymi garnkami.
Aha, zanim odejdziesz, pamiętaj, żeby nie brać smyczki więcej niż dwa jabłka dziennie. Zaczynają się nam kończyć, a poza rybami nie mamy na pokładzie innego prowiantu. To kajuty kapitana i oficerów. Dobra. Czyliśmy pogadali. Dobra, to co zejdzie jakoś. Czyli dwa jabłka dziennie. Gdzie te jabłka niby są? Ej, tam, w bocianim gnieździe. Niech cię diabli, znowu śpisz na wachcie. Sztorm zbliża się w naszym kierunku. Wygląda bardzo groźnie. O. Burza chaosu. O, jak się nazywa? Ej, nad nami litość. To sztorm chaosu. Skąd się tu wziął tak szybko? I co go tak do nas przyciąga? O. Zgadzisz to. Apli przyciąga. Szybko. Ja nic nie mogę zrobić. Kurs. Musimy uciec przed tym sztormem i zawinąć do bezpiecznego portu. Przeszedł mi po plecach silny dreszcz. To beczka z jabłkami. W beczce została tylko połowa jabłek. Poza rybami, które być może uda nam się złowić, te owoce to jedyny prowiant, jaki mamy na pokładzie. A to pod pokładem co się dzieje? Wow. O. To worek z mąką. A siekierę mogę wziąć. To mała siekierka. O. No to chodzą się. To weźmie, przyda nam się chyba. Bo do czego? Aha. Coś rozwalić. To solidna drewniana skrzynia. Nic w niej nie ma. Będziemy. Ty ja mogę rozwalić? Nie tak, że siekierka. Siekierka czegoś potrzebna będzie. Nie wiem. Może. Chciałabym mieć przez to kłopoty. A poza tym jest otwarta. Dobra, to nie. Niedobrze mi się robi na myśl, że będę musiała spędzić kolejną noc w tym hamaku. Ostatnio śniło mi się, że jadę na karuzeli. I to przez całą noc. Ty, co gdzie jest? Worek? To worek z mąką. I co? Można to rozwalić.